Dzisiaj w wiadomościach kolejne przedsięwzięcia Młodzieżowej Rady Gminy. Kolejna podhalańska miejscowość ma swoją genealogię. I kolejne seminarium dla adeptów karate i jiu-jitsu. Dobry wieczór, jest poniedziałek, 23 marca, Mariusz Opyt, zapraszam. Problemy, jakie napotykają młodzi ludzie, dla dorosłych wydają się być błahe, przez to często je bagatelizują. Stąd pomysł, aby problemami nastolatków zajęli się ich rówieśnicy z Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko. Jakimi problemami obecnie zajmują się młodzi radni i jak chcą uczynić gminę bardziej przyjazną młodym ludziom, przyglądał się Marcin Szkodziński. Pomimo iż wszyscy są nastolatkami i większość swojego czasu poświęcają na naukę, to także prężnie działają dla dobra swoich kolegów i koleżanek. Mowa oczywiście o 11 osobach wchodzących w skład Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko. Młodzi radni mają już za sobą pierwsze uchwały i inicjatywy, dzięki którym młodzieży z Kościeliska, Witowa i Dzianisza ma się żyć lepiej. Młodzież chciałaby brać udział w różnego rodzaju warsztatach, które po części są jej dostarczane, a po części ma zupełnie jeszcze inne potrzeby. Zorganizujemy dla nich warsztaty fotograficzne w najbliższym czasie oraz staramy się pozyskać dofinansowanie na warsztaty artystyczne, warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, które będą przeznaczone głównie dla uczniów szkół Witowi i w Dzianiszu, ponieważ dowiedzieliśmy się też, że Witów i Dzianisz ma ograniczony dostęp do takich zajęć, a w Kościelisku są organizacje, fundacje, które takie zajęcia organizują. Młodzi radni nie boją się także trudnych tematów i wyzwań, które stawiają przed nimi ich rówieśnicy. Jeden z aktualnych problemów, który szczególnie dotyka młodych ludzi, to całkowity zakaz używania telefonów komórkowych w szkole w Witowie. Młodzież z Witowa wskazała to jako dość kluczowy problem, dlatego już jesteśmy na etapie kierowania zapytania do pani dyrektor z Witowa, żeby dowiedzieć się, dlaczego ta sytuacja tak wygląda. Młodzież z Dzianisza przekazała nam, że nie ma szafek w swoich szatniach w szkole, dlatego też zamierzamy skierować takie zapytanie do pana dyrektora szkoły w Dzianiszu. Pomimo iż problemy, z jakimi spotyka się Młodzieżowa Rada, wydają się być błahe dla dorosłych osób, to dorastającym nastolatkom sprawiają one dużo trudności. Dlatego też młodzi radni z pełnym zaangażowaniem podchodzą do problemów swoich rówieśników i starają się je rozwiązać. Chcemy pokazać, że młodzież potrafi coś zorganizować. Dzięki nam będą mogli tak swobodnie porozmawiać i właśnie my jako przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy będziemy mogli rozmawiać z tą dorosłą radą i starać się, żeby nasza młodzież z gminy właśnie dostała tego, czego chce, tak? To, czego im brakuje, i właśnie chcemy pokazać, że my jako młodzi ludzie możemy zdziałać coś dla naszych rówieśników. Dzięki doświadczeniu, które młodzi radni nabędą w Młodzieżowej Radzie Gminy Kościelisko, ma im być łatwiej odnaleźć się w dorosłej radzie. Czy zatem zaraz po ukończeniu 18 roku życia będziemy mogli liczyć na nowych kandydatów do Rady Gminy Kościelisko? To się jeszcze okaże, ale nie wiem, czy od razu po ukończeniu 18 lat, ale myślę, że może w przyszłości, tak? Zobaczymy, jak się potoczą moje plany na przyszłość. Młodzieżowa Rada Gminy Kościelisko to pierwsza wiejska młodzieżowa rada wśród tatrzańskich gmin. Ten pionierski pomysł ma sprawić, że gmina będzie bardziej przyjazna młodzieży. Czy pomysł uda się wcielić w życie, a jeśli tak, to czy w ślad za Kościeliskiem pójdą pozostałe tatrzańskie gminy? Do tematu będziemy jeszcze wracać, a póki co młodzieży życzymy wytrwałości w podjętych działaniach. Genealogia w Polsce raczej nie budzi większych emocji, niewielu też się nią zajmuje. Ale na Podhalu jest inaczej, bo państwo krzeptowscy Jasinek historią podhalańskich rodów zajmują się już 40 lat. I wczoraj w Dzianiszu miała miejsce prezentacja ich najnowszego dzieła, Genealogii Dzianisza, czyli historii rodzin stamtąd pochodzących aż ponad 3 wieki wstecz. Przygoda z genealogią państwa krzeptowskich Jasinek zaczęła się od sporządzenia drzewa genealogicznego największego zakopiańskiego rodu gąsieniców. Dalej przyszedł czas na inne rody zamieszkujące te tereny od wieków i jedna pozycja urosła do 4 tomów składających się z 8 pozycji książkowych. Od kilkudziesięciu lat zajmujemy się z mężem opracowaniem tak zwanego podhalańskiego osadnictwa rodowego i zrobiliśmy jak gdyby genealogię pierwsze największego rodu na Podhalu i w ogóle rodu, jaki jest włościański, można powiedzieć, w Polsce, ród gąsieniców. No i jakoś tak się zaczęło, a później
wyszło, że trzeba jeszcze opracować ród Bachledów, rody zakopiańskie i olczyskie, rody kościeliskie. Teraz przyszedł czas na Dzianisz, rodzinną miejscowość pani Marii. Genealogia Dzianisza to zbiór setek tablic genealogicznych ludzi osiadłych w Dzianiszu. Sięgają one wstecz aż do XVII wieku. Pani Maria poświęciła tej książce kilka lat, bo jak zaznacza, by napisać dobrą książkę genealogiczną, potrzeba ogromnego nakładu pracy i materiałów zebranych w różnych częściach regionu. Nie da się napisać książki genealogicznej w ciągu czy tam roku czy coś, nie mając zebranych wcześniejszych jakichś podkładowych materiałów, bo same metryki nie wystarczą zawsze. Trzeba jeszcze przebadać księgi gruntowe, jeszcze jakieś zapisy testamentalne, bo w metrykach są luki, część metryk w ogóle nie ma. Praca państwa Krzeptowskich trwa już 40 lat, a wciąż pozostaje im mnóstwo nieopublikowanych materiałów, bo by wydać tak potężną pozycję, potrzeba też oczywiście sporych nakładów finansowych. W tym państwu genealogów, pasjonatów pomaga najczęściej Ministerstwo Kultury czy Urząd Marszałkowski, które to instytucje zdobywają środki unijne na publikację. A na pracę państwa Krzeptowskich Jasinek widać jest zapotrzebowanie, bo na promocję książki do remizy OSP w Dzianiszu Górnym przyszły setki zainteresowanych osób, również przyjezdnych, tak jak pani Marzena, która specjalnie na spotkanie z autorką książki przyjechała z Tarnowa. Zarówno mój mąż, jak i ja jesteśmy fanami dzieł państwa Krzeptowskich, ich pomysłu i ich inicjatywy. Wydaje nam się, że to, co zrobili, to jest ewenementem w skali Polski, bo chyba żaden region tutaj na południu czy gdziekolwiek gdzie indziej nie szczyci się tak dużą ilością opracowań, które tworzą jakąś spójną całość, które dają obraz siły tutejszego narodu podhalańskiego. Pani Maria, mimo choroby męża, który nie jest już w stanie pomagać jej w pracy genealogicznej, nie ukrywa, że chciałaby wydać kolejne tomy poświęcone historii podhalańskich rodzin. I chociaż to ciężka i czasami niewdzięczna praca, to liczymy, że zbiór powiększy się o kolejne 4 albo i więcej tomów. Miniony weekend dla miłośników dalekowschodnich sztuk walki z terenu Podhala upłynął pod znakiem seminarium z mistrzami karate i jiu-jitsu. Na sali sportowej przy szkole podstawowej nr 6 młodzi, ale też starsi adepci tego sportu szkolili się pod opieką gości z Niemiec. Piotr Twardowski. Karate cieszy się coraz większą popularnością pod Tatrami. Przykładem jest choćby takie seminarium. W ciągu 2 dni około 100 karateków ćwiczyła pod kierunkiem mistrzów, którzy przybyli do stolicy Podhala, między innymi z Niemiec. To jest pierwsze nasze takie spotkanie. Myślę, że nie ostatnie, bo jest możliwość, że jeszcze w tym roku przyjedzie do nas gość z zagranicy. Na razie nie będę mówił, o kogo chodzi, ale jeśli tylko będzie jakaś informacja taka na 100%, to będziemy informować znowu kolejne ciekawe spotkanie. Organizatorzy przyznają, że zorganizowanie takiego spotkania to dość spory koszt, który jednak warto jest ponieść, przede wszystkim ze względów na uczniów, którzy w tym sporcie widzą swoją przyszłość i swój rozwój. Ja trenuję od niedawna, 2 lata. Wcześniej jakoś nie miałam okazji, dopiero później zapisałam się na treningi, bardzo się mi to spodobało. Poznałam wielu przyjaciół, i ogólnie sport to zdrowie, bardzo lubię to robić, moja pasja. To jest takie jakby odejście od tak rzeczywistości, tak tego, od tego codziennego życia, taka po prostu pasja. Taka moja pasja bardziej i nie chcę z tego rezygnować. Idziesz ulicą, widzisz jakiegoś dryblasa, który chce cię zaatakować, boisz się go? Nie miałam jeszcze takiej sytuacji, ale nie, bo nie mam się czego bać. Wiem, że się obronię. Nie zrobię dokładnie techniki, na pewno tak jak ten, bo na treningach zawsze robi się inaczej niż w normalnym życiu, ale obroniłabym się. Sztuki walki przyciągają młodych ludzi. Nie chodzi tu jednak o naukę przemocy, co bardzo mocno podkreślają nauczyciele karate. My się nie bijemy, tylko walczymy. Jeżeli ktoś leży pokonany, tylko nie deptamy, tylko wiadomo, staramy się, żeby to było z pełną kontrolą, żeby to nie robić krzywdy, a jednocześnie czasami bardzo mocno powalczyć. Chodzi o możliwość rozwoju, bo przecież każdy sport rozwija. Jednak także ta dyscyplina, jak wiele innych, boryka się z odpływem wychowanków w wieku wchodzenia w dorosłość. Są ludzie, którzy po prostu mają coś w sobie, że lubią to bardzo, ćwiczenia czy w szczególności karate. To tak szacuję, że jak co roku przychodzi po 20 osób, jak zostanie po kilku latach jedna, to jest dobrze, nie? I bardzo dużo ludzi odpada w ciągu pierwszego roku, drugiego. Potem jak już przywykną do treningu,
wdrożą sobie życie tak, żeby można było chodzić na te treningi, no to już zostają. Najwięcej młodych ludzi zapisuje się do takich szkół we wrześniu i w październiku, ale niestety z każdym miesiącem systematycznie odchodzi kilkoro. I choć nie każdemu musi odpowiadać właśnie ten sport, to zastanowić się warto, dlaczego taką tendencję obserwuje się niemal wszędzie. To już wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro. Dobranoc.